Na stadionie gminnym w Grzegorzewie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych. Witamy Was bardzo serdecznie. Życzymy bezpiecznych zawodów i bezpiecznych konkurencji w duchu fair play. Pozdrawiam wszystkich najserdeczniej i dziękuję bardzo, że spotykamy się w Grzegorzewie. W zmaganiach wzięło udział 17 drużyn, 15 męskich i 2 żeńskie. Gminy Kościelec reprezentowały 3 zespoły druhów: z Dobrowa, Różkowa I i Straszkowa oraz 2 drużyny pań z Dobrowa i Różkowa I. Na zawodach obecni byli wójt gminy Dariusz Ostrowski, sekretarz gminy Krzysztof Nawrocki, prezes i komendant Gminnego Związku OSP RP w Kościelcu Józef Pacholski i Marek Straszewski oraz członek zarządu Tomasz Pawlak. Zawody rozegrane zostały w 2 konkurencjach. Sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami i ćwiczenia bojowe. Zawodnicy z gminy Kościelec koncertowo rozegrali swoje konkurencje. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z Różkowa I, a na drugim miejscu znaleźli się druhowie z Dobrowa. Bardzo dobre 5. miejsce zajęła drużyna ze Straszkowa. Wśród kobiet klasyfikacja wypadła odwrotnie, czyli pierwsze miejsce zajęły panie z Dobrowa, a na drugim miejscu uplasowały się druhny z Różkowa I. Zawody sportowo-pożarnicze to dobry moment na wręczenie medali zasłużonym strażakom. Druh Ryszard Klara, członek zarządu OSP Dobrów, został odznaczony odznaką honorową Floriański Krzyż Koronny. Tradycyjnie na zakończenie zawodów zwycięskie drużyny odebrały puchary i dyplomy, a nasi kościeleccy reprezentanci otrzymali ufundowane przez wójta gminy nagrody pieniężne.